Witam serdecznie. Dawno nie nagrywałem żadnej wieży z tego względu, że ile można nagrywać tą samą wieżę słów. Ale tym razem mamy tutaj wieżę ninja. Czy ona jest w jakimś nowym wydaniu? Chyba nie, bo widzę, że są te same obrazki. Więc jest oczywiście 25 pięter na normalnym i zapewne jest 25 na niemożliwym, więc możecie to przejść spokojnie, bez używania żadnych flaszek. Jeśli chodzi o granie z wieży ninja, no to jest ona taka sama jak zawsze, czyli zwykli bohaterowie mogą być przeklęci dwa razy, a bohaterowie z rodziny ninja mogą odeprzeć 5 klątw. Oczywiście będę się starał filmiki z wieży wam rzucać codziennie chwilę po 9, żebyście widzieli, jakie ja biorę błogosławieństwa, może wam się przyda to z rozgrywaniem swoich własnych pięter, chociaż wiadomo, każdy ma inny skład. Ja postaram się oczywiście przejść na jednym składzie całą wieżę, ale zanim tutaj pójdziemy na tą wieżę, no to mamy cztery nowe karty, o których mówiłem w aktualizacji. Wszystkie cztery są superaśne i wszystkie chyba, znaczy nie, chyba nie wszystkie cztery, ale dwie przynajmniej z nich na pewno świetnie się spisują przeciwko tym minionkom. I puszczę sobie jedną tutaj taką roleczkę. Znaczy, można nie rolkę. Zrobimy sobie parę losków. Zobaczmy, czy wpadnie mi. Ja zwykle robię po 3 na każdy obrazek. Ale tutaj raczej. No tu jest potencjał. W sumie to trochę to skiepściłem, bo brałem już do odebrania, więc jakby straciłem już sporo losków. Dobra, resztę zachowuję na później, bo jak nie idzie, to nie idzie. A nie zamierzam nic tutaj więcej dokupować, szczególnie, że jak wiecie, średnio mnie znam z damaszkami. Aczkolwiek no bardzo bym chciał mieć tego, tą Torę i Igę i Nomada, ale to raczej nie jest możliwe do osiągnięcia bez wydawania kasy, a nie zamierzam teraz wydawać kasy na nic więcej niż na ścieżki i na ewentualnie VIP-a. Ok, lecimy zatem z atakiem. Oczywiście dawno nie było tej wieży, więc skład trzeba troszkę tutaj przemienić. Tylko tak się zastanawiam, bo ja zawsze grałem z bestią. A może coś innego ma więcej damage'u? Coś innego mogłoby może zagrać? Nie wiem, na razie zagram w ten sposób. Zwój odmiany, atak smoka, bez przesady. Dobra, lecimy. Oczywiście najlepiej byłoby, jakby się udało w pierwszym ruchu już jakieś kombo uzyskać i już z tym kombem grać sobie do końca. I coś tutaj się nawet uda zdobyć, więc tak to by wyglądało, jeśli chodzi o pierwszą planszę. Jeszcze nie mam rozeznania, czy to jest dobry wynik, czy nie. Wejdźmy na punktację, to i oczywiście już niektórzy, kiedy ja sobie gadałem i losowałem, polecieli ostro z wynikami. Aha, dobra, czyli już nie mam szans się dowiedzieć, czy dobrze zagrałem. Ale wydaje mi się, że tak. Oczywiście tornado, nawet jakbyście mieli po tornadzie combo milion, to nie wlicza wam się do combo i musicie i tak próbować zdobyć sobie z ruchu podstawowego.
Myślę, że po tak do 20 tysięcy to jest ok wynik. Mamy pierwsze błogosławieństwa. Zdrowie, punkty życia, co 5 tur, czy generowanie many. Oczywiście bierzecie sobie generowanie many. No kurczę, tylko to mi nic nie daje, bo ja nie mam żółtych kart do grania. Trochę lipa, że właśnie jakby nie pojawiają mi się te po tornadzie zbijania klocków, bo bardzo dużo muszę zużywać tutaj artków. Mimo, że to jest tylko mała mana, no to wiadomo, że artek to artek. Sporo się na tej planszy tutaj działo. Zobaczmy. Okej, jest szansa, że będzie całkiem niezły wynik. No jednak nie. Kolejne błogosławieństwo, zdrowie, uzdrowienie czy generowanie many. Dalej idziemy w generowanie many. Tak, żeby te klocki nam ładowały te karty jak najszybciej. Szczególnie, że potem wiemy, że im dalej w las, tym gorzej, bo później już jest tak, że ole lipa plansze. Dalej już potem jest tak, że wiecie, wam blokują tą generację many i nie jest tak kolorowo. Już tracę 1600 punktów. W tych skrzynkach po drodze nie warto, znaczy na nic się nie nastawiajcie w tych skrzynkach po drodze, ale zawsze warto chociaż tą skrzynkę ostatnią zebrać, bo tam jest szansa na artefakty czterogwiazdkowe. Dobra, teraz będą już trzy fale. Nie robię jakichś mega kurde wybitnych ruchów tutaj, niestety. Jezus Maria. Żadnego złożenia, nic się tu nie klei. Wynik powyżej 30 tysięcy jest spoko wynikiem, więc dalej mi delikatnie brakuje. No i proszę, mamy już najlepsze błogosławieństwo dostępne od samego początku. Chcemy dwa najlepsze od razu, czyli albo wszyscy bohaterowie otrzymują 5% many za każdym razem, gdy któryś z bohaterów użyje umiejętności specjalnej, albo dostajemy 50% many po rozpoczęciu fali bossa. I myślę, że to jest troszkę lepsze, więc bierzemy falę bossa. Okej, tutaj się może coś złożyć, zobaczymy. I gdybym miał teraz to drugie błogosławieństwo, czyli że dostaję 5% many po użyciu speca, to wszystkie moje karty by się tak naprawdę już poładowały jak należy. Ale i tak przez to, że było całkiem sympatyczne kombo, myślę, że powinien mieć dobry wynik. Ok, jest 31 tysięcy, jestem zadowolony. Nadrobiłem troszkę poprzednią mapę.
Tak się rozglądam, czy nie ma jakiegoś kombo ciekawego, bo... Powiem, że też troszkę tracę punktów na tym, że ja... No kurde, zapomniałem, że mam tę manę Falibossa. I... O Jezus, nie zabiłem ich. Teraz zrobię tutaj fuck up. Ale powiedzmy, gierka troszkę wybaczyła. I idziemy dalej w generowanie many. Już mam jej tyle, że powinienem się dosyć szybko ładować. Dobra, doróbmy trochę niebieskich. Oczywiście to kombo nic mi nie daje, oprócz straty czasu. To jest troszkę peszek. Teraz już pamiętam, że mam tą manę. Jak widzicie, miałem combo 7, ale z tornada, więc wynik tak, jakbym miał tylko te combo 2 z pierwszego mojego ruchu. Więc tornado nie do końca jest tutaj też dobre. Ok, daję wam zawsze pewną manę, ale musicie liczyć z tym, że wam po prostu popsuje czas. Jezus. Totalne męczarnie dzisiaj mam na tych mapkach. I wiecie co, chyba... Nie no, myślałem, żeby ten diament rozbić, ale nie będę go jednak rozbijał. O kurde. Dużo brakło. Jednak ciemnopierz to ciemnopierz. Trzeba go mieć zawsze odpalonego. O kurczę. Gra błędów, ale dzięki temu wiecie co, czego nie robić. I znowu 1500 strat. I znowu biorę generację many. Już mam 25% do generacji many. Chciałoby się iść wyżej, ale nie będę tracił flaszek. Może jeszcze kiedyś będzie wieża magii, a tam musicie już przechodzić się na flaszkach. Więc cierpliwie sobie poczekam. Wynik 249. Więc na razie 9 miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby mają lepszy ode mnie wynik. I widzimy na przykład Roda, nie? Roda, dosyć dobry eventowiec. Ma ode mnie już 20 tysięcy przewagi. Ma nade mną przewagę 20 tysięcy punktów. A dopiero co się zaczął event, pierwsze etapy, gdzie się najmniej jakby tych punktów powinno tracić, więc zobaczymy, jak to będzie przyszłość. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że filmik wam pomoże przejść tą wieżę. Naprawdę warto, chociaż bez artów nawet przejść ją do tej skrzynki. Niemożliwe, możecie sobie już odpuścić, aczkolwiek też polecam, no bo symbole za darmo piechotą nie chodzą. Trzymajcie się.